Polska jest wręcz ewenementem na skalę europejską, gdzie aż 2/3 osób w wieku 18 do 34 lat mieszka z rodzicami. Czy ten fakt może okazać się ukrytą bombą demograficzną, za którą nie nadąży rynek nieruchomości, gdy w końcu ta grupa ludzi opuści swój rodzinny dom w poszukiwaniu mieszkania? A może jest to największa niespodzianka, która uratuje kulejącą demografię, którą wszyscy się martwimy i przy okazji da zarobić inwestorom? Zapraszam do oglądania mojej analizy. Nazywam się Maciej Gołębieski i od 6 lat pomagam inwestorom kupować dobre mieszkania na wynajem. Jak wiesz, bardzo lubię dane, bardzo lubię analizy, dzielę się nimi na tych kanale. I w toku poszukiwań materiału do nowych filmów natrafiłem na niesamowity fakt, którym dzielę się już w tym wideo. Otóż przeprowadzę Was przez taką analizę pokazującą, jak duży potencjał demograficzny drzemie w Polsce, który może wpłynąć pozytywnie na rozwój rynku nieruchomości. Ale żeby Wam to pokazać, muszę przeprowadzić pewien wywód, więc po kolei przejdźmy do pierwszego wykresu. Zestawiłem tutaj struktury własności mieszkań w wybranych krajach Unii Europejskiej w podziale na mieszkania własne i mieszkanie wynajmowane. Jak dobrałem państwa? Otóż po lewej stronie mamy kraje tak zwanego południa Unii Europejskiej razem z Polską. Są to kraje pod tym względem do siebie dość podobne, a po prawej stronie jako porównanie zebrałem kraje skandynawskie oraz bliższe nam kulturowo Niemcy, bliższe niż Skandynawowie, kulturowo Polsce i też państwo, z którym mamy mocniejsze więzy gospodarcze. Dane pochodzą wszystkie z Eurostatu, więc są w pełni porównywalne. I co tutaj widać? Rzeczywiście w krajach tak zwanego południa Europy dominuje własność. Do takich krajów zalicza się też Polska pod tym względem. W krajach bardziej skandynawskich, w krajach mocno rozwiniętych gospodarek rynkowych rzeczywiście dominuje, dużo większą rolę odgrywa najem. Ale to jest tylko pierwszy element tej analizy i pierwszy poziom szczegółów. Przejdźmy do kolejnego wykresu, gdzie już zastanawiamy się, dobrze, skąd bierze się większy udział własności i w jaki sposób w Polsce, a jak zbudowana jest własność w tych krajach grupy porównawczej, czyli w Skandynawii i w Niemczech. Okazuje się, że w Niemczech i w Skandynawii bardzo ważną rolę odgrywa kredyt. Zobaczcie, że ponad połowa, właściwie we wszystkich tych państwach, ponad połowa własności oparty jest o kredyt hipoteczny. Oznacza to, że rynek hipoteczny jest tam dużo bardziej rozwinięty, znacznie więcej osób korzysta z tej formy finansowania. Tymczasem w Polsce, co jest też faktem powszechnie znanym, stosunkowo niewiele nieruchomości jest obciążonych hipoteką. Jak widać, jest to małe kilkanaście procent, mniej jest tylko w Grecji i w Chorwacji. Już taka Portugalia, Hiszpania, czyli znowu kraje, które dłużej są w Unii Europejskiej, już ten rynek kredytowy mają bardziej rozwinięty. Po co to pokazuje? Połączmy to teraz i dojdźmy do tej grupy, o której wspomniałem, zapraszając się do wideo, grupy w wieku 18 do 34 lat. Zapraszam więc do kolejnej grafiki, gdzie pokazuję Ci, jak wygląda zależność między strukturą własności, którą przed chwilą widziałaś, a zjawiskiem zamieszkiwania ze swoimi rodzicami przez młodych Europejczyków w wieku 18 do 34 lat. I ta wartość jest wyrażona w procencie. Słuchajcie, jest to dla mnie zupełnie szokujące, bo jak się okazuje, 2/3 Polaków, konkretnie 65,7 punkta procentowego Polaków w tej grupie wiekowej 18 do 34 lat mieszka ze swoimi rodzicami. Dla mnie to jest szokujące. Natomiast jeszcze bardziej szokujące jest, że są kraje, gdzie jest to więcej. Na przykład w takiej Chorwacji jest to prawie 80%. Może jeszcze zatrzymają się przy tych krajach południa. Zobaczcie, zarówno w Portugalii, Hiszpanii, Grecji ten odsetek osób zamieszkających z rodzicami jest bardzo wysoki. Teraz co się dzieje po prawej stronie wykresu, czyli w Niemczech i w Skandynawii. Tutaj widać, że ta grupa osób zamieszkujących z rodzicami jest znacznie, ale to znacznie mniejsza. W Niemczech 31%, więc ponad połowę mniej tego, co w Polsce, ale już w Finlandii 16,7%, Szwecja 12,5%, Szwecja, Dania 15,5%. Wynika to oczywiście z różnic kulturowych. Sam byłem na stypendium w Finlandii, rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy tam się uczą i właściwie w momencie, kiedy kończy się 18 rok życia, młody człowiek opuszcza dom rodzinny i musi zorganizować sobie lokum do mieszkania. Oczywiście może to wynajmować, jak widzieliście i widać to cały czas na wykresie, najem jest bardzo popularny w tych krajach, ale również penetracja rynku przez kredyt hipoteczny jest również znacznie większa, więc albo ci młodzi wynajmują mieszkanie, albo zaciągają kredyt i kupują to mieszkanie. I teraz co to oznacza? Wróćmy teraz do Polski. Ilu Polaków rzeczywiście mieszka nadal z rodzicami, mimo tego, że dobijają do 34 roku życia? Pokazuje to nam kolejna
Kolejna statystyka. Zebrałem tutaj z danych GUS-u informacje. W sumie między 18 a 34 rokiem życia jest 7 400 000 młodych Polaków. To jest bardzo duża grupa. Kiedy zobaczyłem, jak duża część Polaków mieszka z rodzicami i jednocześnie, że są takie wzorce kulturowe, do których my się zbliżamy coraz bardziej, gdzie młodzi nie mieszkają z rodzicami, wychodzą z tego domu, żeby się usamodzielnić. I stawiając taką tezę, takie pytanie, co by było, gdyby rzeczywiście młodzi Polacy coraz szybciej wychodzili z domu, co by to znaczyło dla rynku nieruchomości. Bo zobacz, można na to patrzeć z jednej strony jako taką ciekawostkę socjologiczną, dlaczego młodzi mieszkają z rodzicami, z drugiej strony można patrzeć na to jako potężny popyt ukryty i drzemiący wśród tych młodych, którzy jeszcze się nie usamodzielili, nie mieszkają samodzielnie, no bo przecież, kiedy oni wyjdą na rynek, gdzieś muszą zacząć mieszkać. Czy oni kupią mieszkanie, czy będzie tyle mieszkań budowanych i będą to mieszkanie nowe, czy będą wynajmować mieszkania od inwestorów, którzy będą to mieszkanie udostępniać, to jest oczywiście pytanie wtórne. Natomiast ten nowy popyt się pojawi i on wpłynie zarówno na potrzebę, na popyt nowych mieszkań, jak i mieszkań do wynajmu. Czy ta zmiana kulturowa nastąpi, czy nie? Tego nie wiemy. Ja stawiam taką tezę, że raczej nie zbliżymy się do modelu skandynawskiego. Myślę, że raczej kulturowo jest nam ewidentnie bliżej, chociażby z powodów historii też naszej kultury, religii, jesteśmy bardziej bliscy południa Europy niż północy. Więc raczej nie stawiałbym na to, że ten odsetek młodych zmniejszy się do małych kilkunastu procent, tak jak w krajach skandynawskich. Ale moim zdaniem teza taka, że dojdziemy do procenta bardzo podobnego jak w Niemczech, czyli około tych 30-31%, ta teza wydaje się być bardzo prawdopodobna. Więc przetestujmy, co by się stało, gdyby ten dodatkowy popyt, na razie ukryty, drzemiący w pieleszach u swoich rodziców, młodych ludzi, którzy wyjdą na rynek najmu, co się stanie, kiedy na ten rynek zawitają. Wiemy już, że jest ich 7 400 000. I teraz zobaczcie, kolejna grafika, gdzie pokazuje. W takim razie, jeśli 65% tychże młodych ludzi mieszka z rodzicami, to jest to 4 800 000 osób. I teraz, gdybyśmy chcieli zbenchmarkować Polskę, czyli przeliczyć ją tym samym wskaźnikiem, który jest w Niemczech bądź w Szwecji, osób mieszkających ze swoimi rodzicami, gdyby ten odsetek osób spadł do poziomu szwedzkiego, okazałoby się, że prawie 4 miliony osób pojawiłoby się na rynku, osób, które szukają mieszkania, szukają miejsca do zamieszkania. 4 miliony nowego popytu. Z drugiej strony, gdybyśmy nie szli aż tak skrajnie przypadkiem, jak przypadki skandynawskie, tylko powiedzmy, że równamy do tego poziomu niemieckiego, co by się wtedy wydarzyło? Wygląda na to, że moglibyśmy się spodziewać 2,5 miliona osób młodych, szukających miejsca, gdzie mogą zamieszkać. Czy to dużo, czy to mało? Odpowiedź na to udziela nam porównanie na kolejnej grafice, ile do tej pory mieszkań w ogóle w Polsce budowano. Nie wiem, czy masz taką świadomość. Zebrałem tutaj dane z GUS-u dla Ciebie. Od 2005 roku do sierpnia 2023 wybudowano w sumie, oddano do użytkowania nowych mieszkań w ilości 2 800 000 sztuk. 2 800 000. Co to znaczy? To oznacza, że gdybyśmy teraz nowe mieszkania przeznaczali tylko i wyłącznie na ten ukryty popyt, który może się pojawić na rynku, gdyby ten popyt wynosił 2,5 miliona nowych osób, czyli byśmy się zbliżyli do wskaźników niemieckich, uwaga, 16 lat budowy wszystkich nowych mieszkań byłoby w stanie obsłużyć ten popyt. Gdyby natomiast okazało się, że idziemy w kierunku skandynawskim, w kierunku benchmarków szwedzkich, i ta ilość młodych mieszkających z rodzicami zmniejszałaby się do 12%, okazuje się, że musimy obsłużyć ponad prawie 4 miliony nowych osób wchodzących na ten rynek i budując w tym tempie zapewnilibyśmy pokrycie tego popytu przez okres aż 24 lat. Teraz co to wszystko znaczy? Oczywiście nie wiemy, czy na pewno ten popyt się pojawi i w jakiej mierze, natomiast ja jestem przekonany, że na pewno ten procent będzie wzrastał, w związku z tym będzie to potężny impuls popytowy dla polskiego sektora nieruchomości. I teraz zarówno tych nowo wybudowanych, które właściciele młodzi będą chcieli kupić, czy to na kredyt, czy no pewnie ci młodzi na kredyt, bo raczej nie będzie ich stać na kupno nowego mieszkania po prostu za gotówkę, natomiast pojawi się ten popyt na rynku mieszkań, ale pojawi się on również
na rynku najmu. Ci ludzie, których nie będzie stać na zakup mieszkania, nie będą chcieli zaciągać kredytu, będą po prostu zasilać rzesze kolejnych osób, które będą korzystać z najmu i tym samym statystyki popularności najmu zapewne będą się zbliżały znowu do tych zachodnioeuropejskich. Jest to wszystko mechanizm, który jest bardzo logiczny, jest ewidentnie racjonalne wytłumaczenie, że się może tak dziać. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast na pewno jest to bardzo pozytywna wiadomość dla rynku nieruchomości, że mamy spore zasoby demograficzne drzemiące do uwolnienia, mimo że powszechna wieść gminna niesie, że ludność Polski będzie się zmniejszać i rzeczywiście jest to taki straszak, który wisi nad rynkiem nieruchomości, ale kiedy wejdzie się głębiej w samodzielną analizę danych i zaczniesz się zastanawiać nad tym, dobrze, czym jest ta demografia, jak naprawdę się kształtuje popyt, z jakich źródeł może powstać nowy popyt na mieszkania, okazuje się, że jeszcze nie jedno w temacie demograficznym w Polsce może nas zaskoczyć. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób odpowiedzieć na ten popyt i być może zainwestować w mieszkania, zapraszam Cię na moją stronę, skąd możesz pobrać e-book, który pomoże Ci uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy zakupie mieszkania inwestycyjnego. Tymczasem, jak wiesz, ja zawsze życzę Ci dobrego najmu.